Reset Obywatelski. Dobry wieczór, Piotrze. Dobry wieczór Państwu, buenas tardes, Maćku. Muchas gracias a ti. Dobry wieczór Państwu. To 119 miejsca nienumerowane w Resecie Obywatelskim, co tygodnik dla kinomaków, w którym poruszamy tematy kinowe i serialowe. Maciek Kalwa za konsoletą i do 22 w męskim towarzystwie będziemy dyskutować o najnowszych premierach filmowych. Tak jest. A mam o czym dyskutować, bo luty to miesiąc, w którym premiery kinowe mają filmy, które zawsze są nominowane do wielu nagród, między innymi do Oscarów. Także to jest, drodzy Państwo, ten okres, w którym jesteśmy, że tak powiem, w kinowej wadze ciężkiej. Dlatego dziś porozmawiamy o filmach, które nie dostały żadnej nominacji do Oscara. No, to prawda. Ale sezon jest, że tak powiem, sezon nagród, ale to prawda. Ale co do jednego filmu, trochę rozumiem, czemu tak się zdarzyło, o tyle co do drugiego filmu kompletnie tego nie rozumiem, ale to porozmawiamy sobie o tym w dalszej części programu. Piotrze, powiedz, jak w Polsce? Cieplutko. Walka mówię o ocieplenie klimatu, niestety nam zagląda, także mamy 12 stopni, już wszystko zaczyna kwitnąć. Co nie jest dobre, bo zaraz na pewno wróci zima i będzie problem, ale tak, ale jest bardzo wiosennie, przynajmniej w Warszawie. No i to właściwie tyle. No, możemy o pogodzie pogadać. To już w innym programie mogliśmy pogadać o polityce, społecznych sprawach, ale gonią nas filmy, więc niestety na pogodzie musimy się zatrzymać. Dokładnie tak. Zanim przejdziemy do omawiania... Jedną rzecz może być oczywiście, a propos do ciekawostek z branży filmowej, twórcy Chłopów postanowili wytuczyć krucjatę dziennikarce Gazety Wyborczej, która podobno jedną własną swoją ręką zabrała nominację filmowi i popsuła, całemu światu obrzydziła ten film tak, że dlatego nie dostał nominacji, co jest, mówię, nie, ale mówiąc to się w żartach, ale mówiąc szczerze, rzeczywiście linia obrony przedziwna. Tak. Mówię, warto oddzielić dwie sprawy, czyli wartość tego filmu, który miał w Polsce za granicą, a sprawami związanymi z realizacją tego filmu, które rzeczywiście jest wiele wątpliwości. Ale to, jak ten film był realizowany, nie odbiera wartości temu filmowi, ale twórcy postanowili inaczej. Wzięli, rzucili jedno do drugiego i teraz skarżą się i szukają wrogów tam, gdzie ich nie ma. No jest to przykre i krzywdzące. To prawda. Oktawia Kromer, która jest atakowana przez twórców Chłopów, czasem nas słucha i nawet czasem udziela się na naszym czacie, w związku z czym, jeżeli dziś jest obecna, to trzymamy kciuki mocno za to, żeby ta batalia skończyła się dla niej jak najlepiej, bo wydaje się, że jest dość absurdalna. Szczególnie, że mówiąc wprost, o ile w Polsce ten film dostał całkiem niezłe recenzje, o tyle w Europie czy na świecie nie do końca. Tak. Więc to, że Chłopi nie zostali wyróżnieni nominacjami do Złotych Globów czy do Oscarów, być może nie jest wcale aż tak nie bezpodstawne, biorąc pod uwagę odbiór tego serialu, tego filmu, przepraszam, poza Polską. Więc ja też z pewnym uśmiechem śledzę to, co się dzieje i zupełnie rozumiem, że artykuł, który napisany jest rzetelnie, artykuł, który napisany jest zgodnie z prawidłami sztuki dziennikarskiej, bo przecież w tym reportażu były przesłuchiwane, że tak powiem, wszystkie strony sporu. Byli tacy, jakby dano szansę wypowiedzieć się tym, którzy twierdzili, że praca na planie Chłopów była przyjemna, łatwa, znaczy łatwa na tyle może być łatwa praca na planie filmowym, ale że nie naruszono jakichkolwiek zasad, dano głos tym, którzy twierdzą, że jest wręcz przeciwnie. Twórcy filmu mieli możliwość się do tego ustosunkować i z tego, co pamiętam w tym artykule, pojawiają się chyba głosy rzeczniczki prasowej całej firmy produkcyjnej, w związku z czym nie do końca wiem, co się zadziało i wygląda to dość tak słabo PR-owo, bym powiedział, a dodatkowo jest to bardzo, bardzo niezrozumiałe. Tak, więc wspieramy, tak, panią Oktawię, bo rzeczywiście jest to walka nierówna, a całkowicie niezasłużona, więc wygląda to, troszkę mówiąc szczerze, jak taki dziecinny foch.
Tak. No tylko dzisiaj, że w czasach internetu, gdzie nic nie ginie, nie jest w próżni i mówię, i niezasłużony hejt i komentarze pod to, co powiedziałeś, no pod kierunkiem dziennikarki, która nie zrobiła nic poza wykonaniem dobrze swojej pracy. Więc dokładnie tak. Takie rzeczy są nieakceptowalne. Więc jako dziennikarze na pewno tutaj jakby się wspieramy i takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, więc proszę nie strzelać fochów. I także kończąc dokładnie tak, jak Maśku wspomniałeś, szczególnie, że może nie trzeba zwrócić uwagę na tekst Octavii Cromwell, tylko po prostu na recenzję w Variety czy w innych pismach amerykańskich, które po prostu ten film, dla tego filmu były dość szorstkie i mało pozytywne, więc raczej to było powodem, dlaczego ten film się tak nie dostał jakichś żadnych nominacji, a nie artykuł wyborczy. No dobrze, ale zostawmy tą sprawę. Chociaż to takie małe piekiełko, ważne, że też może niektórzy z Państwa się nie śledzą tego, a mi się wydaje, że sprawa dość ciekawa. Dokładnie tak. Sprawdźmy, kto jest dzisiaj na czacie, czyli na naszej nieformalnej liście obecności. Państwo Lisieccy z Vancouver, słonecznego, ale zimnego. Witamy. Pan Krzestowicki z ważnymi danami również. Danymi pani Ewa Cichocka, pan Piotr Stycharski, pani Barnaba. No właśnie, pojawia się pytanie o program Izy, który miał się ukazać w czwartek miniony. Mówimy tu oczywiście o naszej realizatorce Izy Kiszczak. Niestety Iza, to mówimy to tak Państwu, bo Iza była częścią naszego zespołu Miejsc Informowanych. Iza rozstała się z radiem i już nie pracuje w nim, dlatego też ten program w czwartek nie ukazał się finalnie. Jeżeli Iza nas słucha, to życzymy dużo, dużo dobrego, dużo wspaniałych filmowych przygód i fantastycznych radości w życiu, bo proszę Państwa, Iza jest wspaniałą osobą. Bardzo mocno trzymamy za nią kciuki. Piotrze, powiedziałam za nas, ale zakładam, że nie powiedziałam nic. No mi się wydaje, że ja bym poczekał gdzieś, mi się wydaje, że rok, dwa i spotkamy się tutaj z Izą jako z reżyserką jakiegoś filmu nominowanego w Gdyni co najmniej do jakiejś nagrody i wtedy będziemy rozmawiać. Miejmy nadzieję. O ambitnym debiucie młodej, zdolnej polskiej reżyserki. Dokładnie tak. Trzymamy mocno za Izę kciuki. Przypominamy też już tak zupełnie na koniec tej części wstępnej, że Reset Obywatelski jest radiem społecznym, jest radiem, które utrzymuje się tylko i wyłącznie z Państwa wsparcia. Przez wsparcie rozumiemy zarówno brzydko mówiąc, szerowanie naszego kontentu w swoich kanałach social mediowych, rozumiem przez to komentowanie, lajkowanie, udostępnianie, lubienie naszych profili chociażby na Facebooku czy na YouTubie, bo tam znowu nam pięknie rośnie. Możemy też oczywiście i możecie też Państwo oczywiście, jeżeli macie Państwo na to ochotę, wspierać nas również finansowo. Maćko, jakbyś mógł pokazać u dołu ekranu patronite'owe i zrzutkowe adresy. Każda kwota finansowa się liczy, bo to dzięki tym kwotom, dzięki temu wsparciu rozwijamy się, tak powiedzmy sobie rzeczywiście, i dzięki temu wsparciu wszystkie treści, które publikujemy w Resecie, są treściami ogólnodostępnymi. Nie ma tutaj wstawionego tak zwanego paywalla. Ci, którzy chcą do tych treści dotrzeć, nie muszą płacić dodatkowego wynagrodzenia, przy czym jakiegokolwiek wynagrodzenia, więc ważne jest to, żebyście Państwo nas wspierali również i w ten sposób, ale podkreślę, każda forma wsparcia jest tak samo ważna. Tak jest. No i dziękujemy z tego miejsca pani Adze Świdzińskiej, która jest sponsorką naszego programu, bo jest to, no to jest ta, jedna z tych wymiernych form wspierania, także bardzo dziękujemy, że poświęciła pani swoje środki finansowe, żeby wspierać nasze radio. No i my z Maćkiem możemy zapewnić, że dokonamy wszelkiej dziennikarskiej staranności i zrobimy wszystko, żeby te programy były dla Państwa i atrakcyjne, i rzetelne, i po prostu ciekawe. Dokładnie tak. Dobrze, to zamykamy część wstępną, przechodzimy do meritum. Dzisiaj dwa filmy nienominowane do Oscarów, chociaż pojawiały się na liście tych, które mają szansę na jakieś nominacje, ale tak się nie udało, co nie znaczy, że nie są to filmy, na które nie warto zwracać uwagi. Pierwszy z nich, od niego zaczniemy, to będzie nowy film Sophie Coppoli, Priscilla, o Priscillie Presley, a właściwie trochę bardziej o Elvisie Presleyu, a drugi film to nowy obraz Andrew Haya, Dobrzy Nieznajomy, o
romansie dwóch mężczyzn, który jest tylko i wyłącznie punktem wyjścia do znacznie bardziej istotnej opowieści o tym, co w życiu jest najważniejsze. Oj tak, całkowicie z tym zgodzę. Dobrze, to nie zacznijmy się rozkręcać, dobrzy nieznajomi to jest film, który bardziej na przykład do gustu, ale zaczniemy od Priscilli, także poprosimy Maćka o zwiastun i po zwiastunie wracamy. Hi, what's your name? Priscilla Boyer. You like Elvis Presley? Of course, who doesn't? What are the kids listening to these days? Bobby Darin, Fabian, and you. Just what is the intent here, Mr. Presley? You got women throwing themselves at you. Why my daughter? Well, sir, I happen to be very fond of your daughter. She's much more mature than her age. 21! Yeah! 22, that's 22. You don't have to worry about it. Black hair and more eye makeup. I don't know if I like it. What do you mean you don't know if you're lying yet? He's not like you imagine. You know, there's a lot of rumors about you. Was there something you're hiding? I don't have a goddamn thing to hide. I need a woman who understands that things like this might happen. Are you gonna be here or not? I want a life of my own. No i co? No właściwie o czym ten film to Państwo widzieli w zwiastunie. Film jest o związku Priscilli Presley i Elvisa Presleya. Elvis miał bodajże 22 lata, czy 23, kiedy ją poznał. Priscilla miała 14, co jest już bardzo trudnym punktem wyjścia. Ja sobie nie zdawałem sprawy z tej różnicy wieku oraz z tego, że Priscilla była de facto nastolatką, kiedy związała się z Elvisem Presleyem. No to czyni ten film trochę już niewygodnym na dzień dobry. No i właściwie obserwujemy przez dwie godziny prawie tego filmu coś, co nazwałbym nieustanną równią pochyłą tego związku. Tak, no wręcz powracającą mantrą nieudanego związku, bo to, co w tym filmie... Drodzy Państwo, w tym filmie są trzy rodzaje scen, które powracają dosłownie co 10, co 15 minut. Sekwencja, to jest powracająca sekwencja. Czyli najpierw mamy pierwszą sekwencję, czyli rozmowy w buduarze, że tak powiem, które też nie są jakoś wyjątkowymi, ciepłymi, ani namiętnymi, ani mądrymi rozmowami między dwójkiem małżonków. Później mamy sekwencję, kiedy nasza bohaterka w samotności snuje się po Graceland, a trzecią sekwencją jest, kiedy Priscilla z Elvisem dobrze się bawią z grupą znajomych, albo grillując, albo jeżdżąc samochodami, albo spędzając miło czas, też w dość prosty sposób. I to są trzy sekwencje, które powtarzają się przez ponad półtorej godziny. I no, może, ja nie wiem, też nie jestem wielkim fanem ani Elvisa, ani jakby tej biografii, ale no może pokazują rzeczywiście jakąś charakterystykę tego związku, związka później małżeństwa, tej pary. To prawda. Znaczy, chciałem powiedzieć filmidło trochę, ale to byłaby obraza. Ten film ma wszystkie wady i zalety kina Sofii Coppoli, bo Sofia Coppola, reżyserka chociażby wspaniałego obrazu Między słowami, który jest chyba moim ukochanym filmem tak zwanych wszechczasów. Ona jest świetna w portretowaniu niedziania się. To jest fantastyczna reżyserka do tego, kiedy potrafi wypełnić całkiem nieźle ekran zupełnie nieistotnymi scenami, które nabierają znaczenia dopiero za jakiś czas, scenami, w których poznajemy
przez które poznajemy bohaterów i oni nie za bardzo muszą mówić, nie za bardzo muszą specjalnie nawet prowadzić niesamowitych dialogów, żebyśmy wiedzieli, kim są, skąd pochodzą i skąd się wzięli. I to się udało. W Między słowami udało się to w Przekleństwach niewinności. Nie udało się to na pewno w Marii Antoninie, do której bardzo ten film nawiązuje pewnym podejściem, bo przecież Marii Antoninie też jest tak, że przez pierwsze 3/4 filmu dzieje się bardzo mało, a potem nagle jakby sobie reżyserka przypomniała, że trzeba skończyć, to przyspiesza, co czyni ten film jeszcze bardziej niewiarygodnym. Niestety problem jest taki, że przez cały czas obserwujemy dziewczynkę, która została od razu pozbawiona jakiejkolwiek sprawczości, bo rodzice de facto pozwolili jej wyjechać z Berlina, gdzie wtedy z Niemiec, gdzie wtedy stacjonowała rodzina Priscilli, do Memphis, w którym mieszkał Elvis Presley, a do Neverlandu, nie, może co ja powiedziałam, do Neverlandu, do Neverlandu, przepraszam. Michael Jackson też jakoś niepokornie się wkradł, ale to jest freudowska pomyłka, zakładam. I właściwie to, co powiedział Piotr, w dużej mierze ten film powiada na tym, że ta biedna Priscilla chodzi albo tu, albo tam, trochę się nudzi, trochę nie ma co ze sobą zrobić, jest w jakiejś takiej złotej klatce, z której niewiele wynika. Czasem ten Elvis wpada, Elvis, który ją zdradza na boku w ogóle, sprzedając jej różne bajki. Wtedy się kochają, albo się nie kochają, bo bardzo długo się nie kochają w ogóle w tym filmie. Albo biorą narkotyki, albo spędzają noce na imprezowaniu, po czym Priscilla jednak musi skończyć szkołę, więc na tych zajęciach jest bardzo, bardzo przymulona, brzydko mówiąc, i nie za bardzo może zwracać uwagę na to, co się dzieje. Więc w naturalny sposób znowu kieruje się ku pobudzaczom, które powodują, że ona jest w stanie jakoś tę szkołę wytrzymać, a jak kończy szkołę, to już kompletnie nie ma nic do roboty tak naprawdę. Tylko, że jest to bardzo ciekawy portret, znaczy w tym sensie jest to ciekawy portret, bo pokazuje właśnie dziewczynę, która nie ma szansy zupełnie w jakikolwiek sposób stać się sobą, bo jest zbudowana z oczekiwań, pragnień nastoletnich, które zostały uwięzione w tym Memphis. I to jest fajne, tylko że nic poza to fajne już nie wybiega, ten film. I to jest jego wielki problem, bo oglądamy trochę kukły, mam wrażenie. No i te repetycje, o których mówi Piotr, są na dłuższą metę trochę nużące, bym powiedział. Ale znaczy, nie ma nic złego w repetycjach, to tak. Też powiem o następnym filmie, tylko z tych repetycji nic wynika. Bo największy problem tego filmu jest, i według mnie tu z Maćkiem nie zgodzę się, to jest nieciekawy portret nieciekawej osoby, niestety. Priscilla Presley przez cały film nie ma jednej oryginalnej myśli, nie pokazuje żadnej emocji, bardzo mało emocji. Takie odkrywcze świeże, to, że ona się wkurza na męża i wchodzi, wychodzi, wiesz, jakby... nie nawiązuje żadnych bliższych relacji z nikim poza Elvisem. Nie jest to przynajmniej pokazane w filmie, bo to już tak mówię, bo to powiedzmy, że film jest oparty na wspomnieniach, na książce autobiograficznej. Bo zresztą Priscilla Presley jest współproducentką tego filmu, też to dodaję. Tak, więc nie mamy innych relacji poza relacją Priscilli i Elvisa, która relacja jest oczywiście bardzo burzliwa, ale jest bardzo stała w tej burzliwości. Krótko mówiąc, my już po kwadrasie wiemy, co się dzieje, i to się dzieje przez najbliższą dekadę czy dwie. To prawda. Nie ma żadnych, mówię, Priscilla nie jest pokazana jako, znaczy, oczywiście rozumiem, tak jak Maciej powiedział, bo to dziewczynka, która została wrzucona w taki świat, ale pomimo tego można było pokazać, mówię, nie jest pokazane, ta kobieta jest bez pasji, bez znajomych, bez rodziny, bez chęci, jakby nawet mówię, czasem bez chęci wyrwania się z tej złotej klatki, co też byłoby ciekawe nawet, albo też powinna być pokazana jako osoba, która cieszy się z tej złotej klatki i to nie przeszkadza. Natomiast ona tutaj trochę się włóczy, nudzi i po prostu... Czeka, aż on wróci. Co? Czeka, aż on wróci. Tak, no i to mówię, to jest po prostu nieciekawa postać do napisania niej biografii, bo... oczywiście, znaczy mówię, znaczy gdyby to był film o całym o życiu Presleya i o wielu aspektach tego, natomiast tutaj, no, a tutaj skupiamy się na Priscilli, która potraktowana jest, no mówię, bardzo, bardzo przezroczyście, niewiele wnosząca, z tego filmu niewiele też później wynika, bo rzeczywiście to, że
odjeżdżamy w stronę zachodzącego słońca, no nie można potraktować jako poważne zakończenie fabuły, no bo tak naprawdę fabuła się kończy dość nijako. Ja liczyłem, że tutaj będzie jakieś jednak rozliczenie się z tym, że no bo rzeczywiście mamy do czynienia z, no po polsku nie ma na tego dobrego słowa, no ale to po angielsku nazywa się grooming, czyli mamy kogoś, kto no mówię, no mamy Elvisa, który ma 24 lata, ona 14 i on ją trochę przygotowuje do tego życia z nią, czyli on tak sobie wyhodowuje trochę. Tak, to prawda. I oczywiście później, kiedy się z nią żeni, to już jakby ona już ma 17 lat, czy 18, już wtedy wszystko jest w porządku, no ale mówię, no początki tego tej relacji są bardzo, choćby jak czyste nie były, bo tam jakby na początku z tego, no, mówię, to ten, tam między nimi, że tak powiem, współżycia nie było, ale mimo wszystko, no tutaj jakby, no to nie jest naturalne, że 24-latek, tak jak mówiliśmy w audycji tydzień temu, no nie ma żadnych powodów, żeby dorosły człowiek był zaangażowany seksualnie w związek z 14-latkiem czy 14-latką. Więc, ale ten film całkowicie, ten wątek całkowicie znika potem i mi się, znaczy nie wiem, ja na przykład w ogóle nie poczułem sympatii reżyserki do głównej bohaterki. Dla mnie to jest bardzo przezroczysta relacja i naprawdę to można było trochę zęba pokazać, czy no jakichkolwiek emocji troszkę, bo nawet ta relacja z tą córką jest bardzo przezroczysta jej pod koniec. Tylko Piotrek, pytanie jest takie, czy było z czego pokazywać tę relację, bo ja sobie trochę tak wyobrażam po tym filmie, że nie było pokazywać, że nie było jakiegoś nie było mięsa, którym można by tę bohaterkę wypełnić, bo ona po prostu, wiesz, ona zupełnie niedojrzała, wchodzi do dużego domu, w którym jest jakąś partnerką najsłynniejszego człowieka na świecie, jest traktowana jako bezwolna totalnie osoba. Elvis się sprzeciwia jakimkolwiek próbom jej emancypacji, nawet w kwestii ubioru czy makijażu. Ona jest zupełnie bezwolna. Więc pytanie, czy tam jest jakaś treść do wypełnienia? Zwróć uwagę, że o niej się trochę więcej dowiadujemy, kiedy ona już wie, że to małżeństwo się nie uda i zaczyna trochę, będąc w nim, ona już zaczyna trochę tam po swojemu coś robić. Nie dowiadujemy się zbyt dużo, to też jest prawda. Ale... Tak, znaczy tak, bo ta emancypacja jest bardzo po macoszemu, to jest ostatnie 10 minut, tylko ja ci, Maćku, z tą się zgodzę i fajnie, że ty to powiedziałeś, bo to możemy zrobić, bo nie chciałem ja tego mówić, ale no słuchaj, jeśli mamy do czynienia, że mówię, jeśli mówisz, że nie ma mięsa, nie ma materiału, no to my jako dziennikarze też, ale jako, no mówię, ludzie związani, no to no wtedy nie robisz filmu o kimś, na kim się, nie wiesz, jakby no nie masz na czym bazować, no tak naprawdę, bo wiesz, no bo tu mamy fajny początek, ciekawą historię, która się wychodzi i później dziewczynkę wrzucono na głęboką wodę, tylko to się zamyka w pierwszej pół godzinie, późniejsze półtorej godziny mamy osobę, czy krótko mówiąc, ta biografia nie jest ciekawa, ciekawe jest pierwsze 5 lat, natomiast kolejne 20 po prostu nie nadaje się na film, bo tam nic się nie dzieje. No tylko pytanie w związku, ja sobie tak myślę teraz, jak o tym opowiada, że być może ten film się nie powinien zwać Priscilla, tylko Elvis, bo my się dowiadujemy bardzo dużo o Elvisie Presley. Tak. I też wiesz, też... Tak, ona traktowana jest po macoszemu i ja bym po prostu zrobił tutaj, no bo mieliśmy Elvisa, prawda, z Butlerem, który był, to była baśń, bajka, cukierkowość, to był Elvis w blichtrze, ale tak, można było zrobić po prostu film o Elvisie, który potraktowany był może nie krytycznie, ale bardziej realistycznie właśnie jako, no jako obiekt jakby no, mężczyzna no, z lat 50. XX wieku, który tak, oczywiście był w miarę progresywny, to mówiliśmy a propos też, pamiętasz Elvisa właśnie, ale on był progresywny jak na lata 50. XX wieku. I zobacz, w tym filmie mi to fajnie się podobało. Właśnie i ta czarnoskóra, no chyba Matylda była czarnoskóra pokojówka Elvisa, którą bardzo kochał, tak? No ale on kochał, ale ona nie wychodziła z dalej była tylko służącą. Tak. Elvis oczywiście nie miał problemu z czarnoskórymi, z czarnymi, ale trzymał ich tam, gdzie było ich miejsce, czyli na tylnym siedzeniu. On był tolerancyjny, ale jak na lata 50. XX wieku. I to pokazuje tak, że jest to mężczyzna przemocowy, który swoją żonę traktuje bardzo, bardzo przedmiotowo. No ale mówię, no jakby no to jest efektem swoich czasów, jakby no mówię. No poza tym się wydaje bardziej, to też wynika jakby z tej pozycji władzy, no, którą ewidentnie miała nad Priscillą. Ze względu, no, z każdego względu. No, płci, wieku, zamożności, pozycji społecznej, no tutaj ona nie miała szans się wyrwać. Ale ja mówiąc szczerze, nawet tu nie bardzo widzę czasem
tą jej walkę z tą złotą klatką trochę. No. Ale to ja znowu wrócę do mojej hipotezy, że być może tej walki być nie może, bo ona po prostu nie jest niczym wypełniona. To o to chodzi. To jest smutny, wtedy nudny film, no troszkę, no. No wiesz, no smutny, nudny, no smutny jest na pewno, czy nudny, no właśnie moim zdaniem, gdyby ten film trochę skrócić i gdyby nie było tego kołowrotka takiego, który się kręci i pokazuje ciągle to samo, to ten film mógłby być znacznie bardziej interesujący, bo nie popadłby w marazm i powtarzalność, która przy tej konstrukcji obrazu jest trudna do przełknięcia. Po prostu. Okej, okay, no ja powiem jednak mocniej, troszkę dla mnie ten film był nudny. Po prostu postać Priscilli nie jest ciekawą postacią, za którą chcemy podążać. My cały czas podążamy za Elvisem, tak naprawdę. No to prawda. Mi się wydaje, że to jest odpowiednia postać do realizacji biopiku o niej po prostu, bo może tam jest mało, mówię, bo ona nie ma jednej oryginalnej myśli przez cały film. I oczywiście, tak jak Maćku powiedziałeś, może to jest po prostu efekt tego, że była wydarta i zabrano jej dzieciństwo i młodość, no ale to nie jest powód też, mówię, ale nie mamy musu, przymusu robienia o kimś filmu. Tak, tak jakby. Więc prawda. Może dla mnie to po prostu są niewystarczające powody, dla którego ten film powinien powstać, bo sama ta historia nie jest ciekawa z mojej perspektywy, mimo że ciekawie się zaczęła, później rzeczywiście tylko traci. A ja, że tak powiem, wiem, że Amerykanie mają pierdolca za przeproszeniem na punkcie Elvisa. Ja go nie mam, więc więc nie, to dla mnie ten film poza pierwszą już się pół godziną, który był ciekawy, później mnie nudził, wpadł w tą rutynę i ja się trochę niestety boję, bo tak jak Maćku sam powiedział, też między słowami to jest jeden z moich ulubionych filmów wszechczasów, na pewno jest w pierwszej dziesiątce, ale dla mnie pozostała twórczość Sofii Coppoli średnio przypada do gustu i niestety mi się wydaje, chyba ja już pozostanę przy tym zdaniu, że dla mnie, między słowami, to jest jedyny film Sofii Coppoli, który skradł moje serce. I to niestety kolejny film to udowadnia trochę. A widziałeś Somewhere, czy nie? Nie, Somewhere nie widziałem. No zobacz sobie Somewhere, to jest drugi porządny film Sofii Coppoli, taki naprawdę, który da się oglądać. Ja niestety bardzo nie lubię Marii Antoniny. Ostatnio widziałem ten film na Apple, ten z Billem Murrayem i z... Rashidą Jones? Tak. On jest fajny. On jest urocz, moim zdaniem. No mówię, no niestety, kurczę, no tutaj, a ten film, no mówię, naprawdę, dla mnie to jest najsłabszy film Sofii Coppoli, powiem to. Oj, to nie, to Maria Antonina jest najgorsza. O jest, Maria Antonina jest najgorsza. Tutaj nie, ja tu jednak jestem w stanie coś znaleźć, ale też absolutnie rozumiem, czemu tak mówisz. Znaczy, dla mnie oba są okropne po prostu. To Maria Antonina po prostu mnie zżyna za każdym razem, jak o nim myślę, ale już dawno nie... Więc, ale tak, to są dwa po prostu i mówię, i te filmy są kalką trochę samego siebie, jakby kobieta w złotej klatce, która ma swoje potrzeby, prawda. Mąż, prawda. Który jest gdzieś indziej, właśnie jest, no tylko, wiesz, no tylko... No tak, no ale nawet tutaj mówię, ja bym zdziwiony trochę, bo tutaj troszkę ja, reżyserka tak jakby mówiła, że troszkę no jesteś w tym związku, jesteś trochę winna sama sobie, a to w ogóle nie widzę ciepła do tej bohaterki, ale też nie widzę z drugiej strony, żeby reżyserka ją jakoś krzywdziła. Ona ją traktuje tak samo bezprzedmiotowo trochę jak Elvis, nie wiem, ta przezroczystość no jest zgadzająca. Można tak powiedzieć, chociaż mówię, ja obstaję za tym, że po prostu kwestią jest podstawową to, że ona po prostu nie miała szansy się w jakikolwiek sposób rozwinąć i była po prostu bezwolnym jakimś motylkiem, którego porwał wielki gwiazdor. I tyle. Zobaczmy, co się dzieje pod jak na czacie. Pani Wacichocka, czytałam ostatnio, że nie pozwolono wykorzystanie w filmie piosenek Elvisa Presleya, to prawda. Pojawia się tylko Always on my mind, to w takiej wersji bardzo, powiedziałbym sobie, ukrytej, tak bym to określił. Natomiast ścieżka dźwiękowa jak zwykle u Coppoli jest super. Ja uwielbiam filmy Coppoli za to, że ktoś tam siada, wybiera fajne piosenki z kręgu muzyki bardziej alternatywnej niż popowej i soundtrack spaja się w jakąś fajną całość i to mi się bardzo podoba. Natomiast pan Szendrawicz napisał coś, co moim zdaniem jest kluczowe. Postać Presleya, jego wyznawców, otoczenia i legendy wymaga spojrzenia komediowego, inaczej to nigdy nie wyjdzie. To prawda, bo Elvis sam jest po prostu jedną wielką komedią, jest jakimś tworem swoich własnych czasów, ciąganym za sznurki przez swojego menadżera. Zresztą jak oglądaliśmy ten film w większej grupie, to powiedział ktoś, skomentował ktoś, że to jest trochę jak w korporacji. Menadżer ruga Elvisa i wymaga od niego nie wiadomo czego, w związku z czym Elvis stosuje korporacyjną zasadę shit goes down i ruga i nie wymaga nie wiadomo czego od swojej partnerki.
I to też może być jakiś pewien klucz interpretacyjny do tego filmu. Tak, no ale to, też pomyślałem teraz tak, poza tym ta miłość jakby Elvisa do Priscilli też potraktowana jest dla mnie jakoś tak strasznie płasko, papierowo. Pytanie, czy ona w ogóle była. No to znowu to, o czym film kręcimy troszkę. No tak jak właśnie mówiłem. No kręcimy o tym, o dziewczynie, która jest włożona na siłę do złotej klatki i nie za bardzo, i nie ma szansy z niej wyjść. I ten film by się obronił, gdyby był krótszy. Taki film by się obronił, moim zdaniem. Okej. Tak, więc jedyny pozytyw z tego filmu to ja się dowiedziałem, że I Will Always Love You, śpiewany przez Whitney Houston, nie jest oryginałem. Ja tego nie wiedziałem. No co ty mówisz, naprawdę? To wspaniałe. Bo to jest piosenka Dolly Parton, proszę państwa. Zresztą Dolly Parton... A widzisz. Zresztą Dolly Parton, jak niesie legenda, tego samego dnia napisała I Will Always Love You i Jolene. Więc to był magiczny dzień dla historii muzyki pop. Dolly Parton ogólnie jest spoko. O, to prawda, jest ogólnie spoko. Zgadzam się z tobą całkowicie. To jeszcze zamknijmy tę dyskusję, proszę, szybkim omówieniem ról aktorskich w tym filmie, bo przecież grająca tytułową rolę Kali Spaini dostała nagrodę aktorską w Wenecji za tę rolę. Co ty na to? Znaczy, nie wiem, to jest, czy tam jest duży wachlarz aktorskich umiejętności pokazany, czy na pewno ona dobrze pokazuje, znaczy to też może nie jest wina, bo może po prostu ta postać taka była, dobrze pokazuje zagubioną małą dziewczynkę, która stara się chodzić po domu, żeby nie dostać fizycznie albo psychicznie po prostu po głowie, tak. Ale poza tym jak zaczyna się kłócić albo krzyczeć albo płakać, to dla mnie to było troszkę drewniane niestety. Ale może też ta postać miała taka być, może to nie jest zarzut do aktorskiej, ale tak, jeśli wchodziły jakiekolwiek większe emocje w grę, to ta jej gra aktorska mnie nie przekonała. To jest prawda. Zresztą oni i ona i Jacob Elordi, który gra rolę Elvisa, całkiem ciekawie, bym powiedział, grają w jakimś takim strasznym przydechu. Ten Elvis jakoś tak dziwnie szepcze i taki jest cały czas taki, jakby był spowolniony. I to jest niezwykle trudno się to ogląda, bo już jak kolejny raz on szepcze do niej jakieś rzeczy typu motylku, musisz być taka, jaką chcę, żebyś była, bo tylko wtedy będzie nam dobrze. I mówi takim, ja nie mam tego głosu takiego grubego zrobić, ale to jest takie momentami trochę kuriozalne, bym powiedział. Jakoś tak, nie wiem. Znaczy, wiesz, no sobie, no taka rola jakby Elvisa, no to jest coś, co... znaczy nie, ja to akurat będę Elordiego bronił trochę, bo jego Elvis jest jakiś. Mhm, to prawda. Jest to jakiś pomysł na Elvisa, tak jak pan Tomasz napisał, no z Elvisem ciężko jest go przedstawić, bo to była tak dziwna postać tak naprawdę i tak pełna sprzeczności. No i poza tym mówię, tak no hołubiona w Ameryce, że trzeba go, mówię, jakoś trzeba go było zrobić. I ta forma jakoś do mnie trafiła, jakoś taka bardziej taka stłumiona, właśnie czasem taka zagubiona, ale tak, jakby to jest dziwny Elvis, ale jest jakiś, no. To prawda, nie. Znaczy ja nie mam zarzutu do gry aktorskiej, po prostu dziwię się, że tak dużo jakąś mocną kartę postawiono właśnie na to, żeby on tak trochę mruczał, trochę był taki właśnie nie do końca zdecydowany, ale to być może też jest klucz do postaci, który też był trochę ulepiany przez tych, którzy chcieli na nim zarobić. Nie wiem. Tak. No, bo też to była jakaś, no mówię, no Elvis no był przykładem no pierwszej międzynarodowej gwiazdy muzyki, tak? Tak, na taką skalę. No i to był ktoś, kto się przecierał szlaki, w sensie w tym poziomie ilość pieniędzy, tej sławy, mediów właśnie, plus to, że jeszcze był aktorem i to jak to cały ten konglomerat po prostu medialny, który zaczął być zaangażowany, no był rzeczywiście, może nawet nie był pierwszy, ale był jednym z pierwszych, bo ciężko będzie zawsze ktoś był pierwszy, bo to zawsze znajdzie ktoś, kto powie, że było inaczej, ale tak, jak na tą skalę był jednym z pierwszych i no i to było ciekawe. To prawda. A więc podsumowując, powiedzmy tylko jeszcze taką ciekawostkę, czy fakt, że rolę Priscilli gra w tym filmie Dagmara Domińczyk, aktorka polskiego pochodzenia, która całkiem nieźle sobie radzi w Hollywood. Grała na przykład przecież też i w Sukcesji,
I fajnie, że widzimy ją na ekranie, bo wydaje się, że to jest w tej chwili chyba największa gwiazda polskiego pochodzenia po tamtej stronie Atlantyku. Może z gwiazdą przesadzam, ale ma na swoim koncie dużo ciekawych ról. No, mi się wydaje, ona i Piotr Adamczyk, to jest jedyny aktor, który się w Hollywoodzie zaczepił. No i gość, który już dwa razy grał w serialach Disneya i w serialach Apple'a z pierwszej ligi, no to już jest coś. Jakby. I ja teraz oglądam go w kolejnym serialu o podboju kosmosu. No i tam już jest chyba trzeci sezon gra i sobie radzi. I, niejako, i rolę taką drugoplanową, ale dość sporą, więc nie jest tą postacią pokazującą się w jednym odcinku. Także Piotr Adamczyk i chyba też będzie kolejny sezon Hawkeye'a, tam też chyba będzie, z tego co wiem. O proszę, no to super. Że Piotr Adamczyk sobie radzi i to akurat jest bardzo ciekawa kariera i ja bardzo też kibicuję. Ale tak, pani, tak, Barbara Dominczyk jak najbardziej. No i także to miły akcent. To prawda. Nie, bo tam więcej się dzieje. No to co, to zamykamy ten temat, jak sami Państwo widzą, Kryszcilla z dużą wstrzemięźliwością obaj oceniamy ten film, ja trochę z mniejszą, to trochę z większą, decyzja należy do Państwa. Tak jest. No i co, dobra, to zamykamy tę część programu, otwieramy drugą, Dobrzy Nieznajomy, czyli All of Us Strangers, nowy film Andrew Haya. Maćku, poprosimy o zwiastun. I Piotrze, jestem ciekawy i zmieńmy trochę rolę w programie. Ty po zwiastunie opowiedz, o czym jest ten film. Dobrze, oczywiście. Hello. Hi. Saw you looking at me from the street. I'm assuming you're not with anyone. Never see you with anyone. This is mom and dad. Yeah. They died just before I was 12. I'm trying to write about them at the moment. How's it going? Strangely. Hi. Hi. Is this real? Does it feel real? Our boy's back home. Our son. Look at you. You were just a boy. Now you're not. It was a long time ago. Yeah, I don't think that matters. Maybe I didn't treat you quite as good as I should. I've always felt like a stranger in my own family. I'm always scared of something. Always running away, do you remember? Sorry I never came in your room when you were crying. It's funny, it doesn't take much to make you feel the way you felt back there again. He liked to be in love with him. I'd always felt alone. This is a new feeling. You and me together into the world. Drodzy Państwo, więc tak, wcielę się w rolę redaktora Tomaszewskiego i opowiem Państwu, skrócę fabułę tego filmu, bo o czym jest ten film, to będziemy rozmawiać dłużej. Fabuła jest dość prosta. Adam jest scenarzystą filmowym. Mieszka samotnie w wieżowcu w Londynie, w wieżowcu, który dopiero został oddany do użytku, także jest tylko jednym z dwóch lokatorów. Drugim lokatorem jest... młodszy o 20 lat Harry. Między mężczyznami na początku budzi się nic sympatii, potem uczucia, które zamienia się w romans.
tak jak mówiłem, Adam jest scenarzystą, pracuje nad, tak się możemy domyślić, nad filmem, nowym filmem, w którym stara się poruszyć temat swoich rodziców. Dowiadujemy się, to nie zdradzę fabuły, w zwiastunie nie było powiedziane, że oboje rodzice zginęli, kiedy miał 12 lat, w wypadku samochodowym. No i praca nad scenariuszem, no i nowe uczucie, nowa miłość powodują, że pewne wspomnienia związane z dzieciństwem, z rodzicami i z emocjami towarzyszącymi tym rodzicom zaczynają w naszym bohaterze odżywać i zaczyna się zastanawiać trochę nad swoją przyszłością, a i przyszłością też zapewne. Bardzo ładnie. No, tylko drodzy Państwo, teraz tak, ja teraz straciłem fabułę, natomiast ten film, tak jak widzieliśmy w zwiastunie, nie jest tajemniczy, bo to, co Andrew High zrobił, to jest rzeczywiście coś, czego ja dawno nie widziałem. Jestem pod wielkim wrażeniem tego filmu. To jest w sposób idealny oddał to, w jaki sposób wspomnienia i nasz umysł, wspominając, ale też tworząc pewne scenariusze, też tworząc scenariusze przyszłości, ale też zajmując się przeszłością. Jeszcze raz, wróćmy, to zapętliłem się. Krótko mówiąc, wspomnienia nasze działają w ten sposób, że kiedy myślimy o przyszłości, jednocześnie myślimy o teraźniejszości, przyszłości i setkach rzeczy naraz. Przeszłość nie jest tylko przeszłością i nasze wspomnienia nie są tylko kronikarskim zapisem przeszłości. W naszych wspomnieniach mamy teraźniejszość, nasze emocje, ale również alternatywne wizje tego, jak pewne rzeczy się wydarzyły albo po prostu jak się mogą wydarzyć. I w sposób, w którym nasz bohater wchodzi w przeszłość i myśli o swoich rodzicach, idealnie jest pokazane, bo nasz bohater równocześnie jest Adamem, który ma 40 parę lat i myśli, jakby dzisiaj miał się spotkać z rodzicami i z nimi rozmawiać, a jednocześnie jest tym 12-letnim chłopcem. I te dwie wersje są jednakowo prawdziwe i są tak samo prawdziwe, tak samo słuszne. I bo zresztą tak działają nasze wspomnienia i tak my działamy, widząc siebie w wspomnieniach i odwiedzając naszych bliskich i odgrywając naszą przeszłość. Wracamy do tego, kim byliśmy, ale jednak jesteśmy współcześni w odwiedzaniu tej przeszłości. I to jest w tym filmie pięknie pokazane. Ja byłem pod wielkim wrażeniem tego zabiegu estetycznego i reżyserskiego. Czekam się. I muszę jeszcze kończąc, zaraz ci oddałem głos i płakałem na tym filmie. O. Znaczy, okej, zaszkliły mi się oczy, bez przesady, nie płakałem. To za mocne słowo. To jest zaszkliły mi się oczy. I drodzy Państwo, teraz tak. Po pierwsze, to jest, nie jest romans gejowski. Ten film zaczyna się od romansu dwóch mężczyzn. Natomiast to jest film o wiele ważniejszych rzeczach, o których zaraz na tym przedyskutujemy, ale w sensie, krótko mówiąc, jeśli ktoś miałby taki może, no może mamy, także na przykład powiedziałby, nie, mnie ten trochę nie interesuje, romans dwóch facetów, albo ble, albo po co, że nieciekawe. Nie, drodzy Państwo, tam się dzieje znacznie więcej, jest to niesamowity, piękny film o traumie, o miłości, no ale to za chwilę, oddajcie już głos, bo się rozgadamy. Andrew High jest człowiekiem, który potrafi kręcić kino bliskie swoim bohaterom. Kino, które jest oparte na emocjach, kino, które jest bardzo wsobne, bardzo emocjonalne. To już udowodnił parę razy. Nakręcił przepiękny film, zupełnie inny, Weekend, o weekendowym romansie dwóch facetów. Jest autorem chyba najlepszego serialu gejowskiego wszechczasów, czyli Looking, o grupce przyjaciół ze środowiska LGBT, którzy mieszkają w San Francisco i tam próbują się jakoś z życiem ułożyć. Nakręcił też wstrząsający film 45 lat o parze, która za chwilę, dokładnie za tydzień, ma świętować swoje 45 urodziny i w poniedziałek, bo ten film jest podzielony na poszczególne części odpowiadające kolejnym dniom tygodnia, w poniedziałek
mąż otrzymuje wiadomość, że jego poprzednia kobieta, ta, z którą był zanim poznał swoją żonę, że jej ciało zostało odnalezione w górach. Oni byli alpinistami i ciała bardzo długo nie można było odnaleźć. Czekał aż ponad 45 lat, żeby to ciało zostało odnalezione i to kompletnie rozwala strukturę całego małżeństwa. Zresztą Charlotte Rampling, grająca główną rolę w tym filmie, dostała nominację do Oscara za ten film, bo jej rola jest fantastyczna. I tak samo bliski bohaterom i tak samo bliski człowiekowi jego emocjom jest film Dobrzy Nieznajomy, czyli All of Us Strangers. I to, co ja bardzo lubię w jego filmach, to jest to, że pomimo tego, że często jego bohaterowie tego reżysera są nieheteronormatywni, są ze środowiska queer, to jednak są to filmy, które odczyta każdy, kto dysponuje jakąkolwiek wrażliwością. I tak w tym filmie jest. To prawda, ten film jest znacznie mocniejszy, jeżeli się ogląda będąc osobą homoseksualną. Na mnie ten film wywarł wielkie wrażenie, bo oprócz tego, o czym Piotr opowiada, tam jest jeszcze bardzo mocny wątek poruszony tego, jak rodzice podejrzewają, kiedy dziecko jest małe, że ich dziecko może być osobą nieheteronormatywną, jak bardzo nie potrafią sobie z tym poradzić i jak na różne sposoby próbują to, co w przypadku mężczyzny jest kobiece, tak to nazwijmy dla uproszczenia, stłumić. I na mnie to niezwykle duże wrażenie zrobiło, bo to jest trochę w jakiś sposób moja historia. Myślę, że to jest historia wielu, wielu gejów i wielu lesbijek i całej społeczności LGBT, która po prostu nie jest rozumiana przez swoich rodziców, a gdyby tylko była, to być może życie tych osób potoczyło się zupełnie inaczej. I to jest taki plan, o którym zapomnieć nie możemy, bo myślę sobie, że to jest też bardzo empatyczna podróż w dzieciństwo i w czasy nastoletnie osób LGBT, które zazwyczaj są, może teraz już może trochę mniej, ale kiedyś, bo dzieciństwo bohatera głównego przypada na lata 80., były kiedyś przez środowisko odrzucane, były niezrozumiane, nie mogły się kompletnie w nim odnaleźć. To spowodowało pewne wycofanie i samotność, która rzutuje do tego dnia. A to taka moja trochę, powiedzmy sobie, bardziej osobista refleksja, która, jeżeli Państwo tego filmu nie widzieli, to pewnie też Wam da trochę więcej takiej wnikliwości w ocenie tego obrazu. Natomiast myślę sobie, że mimo że skupienie na relacji rodzice-dziecko w tym filmie gdzieś toczy się wokół homoseksualności dziecka, to myślę sobie, że to, w jaki sposób bohater dorosły rozmawia ze swoimi rodzicami, będąc już dorosłym, a jego rodzice są w tym filmie w takim wieku, w jakim zginęli, i to, jak to spotkanie jest bardzo mu niezbędne do tego, żeby spróbować poradzić sobie z totalnym poczuciem przegranej, które ma, z totalnym poczuciem wycofania obcości i samotności, bo ten film jest o ludziach samotnych również. Robi to piorunujące wrażenie, bo często jest tak, że nie mówimy pewnych słów, często jest tak, że nie zdążymy ich wypowiedzieć i one w nas są, one w nas pulsują i one w taki czy inny sposób prowadzą nas dalej i to często prowadzą w sposób, który jest autokrzywdzący, bym powiedział. W tych takich bardzo prostych rozmowach, w bardzo prostych dialogach pomiędzy rodzicami a bohaterem, ten bohater dostaje finalnie, nie będę specjalnie zdradzać jakiejś fabuły, bo myślę sobie, że wszyscy wiemy, że to będzie w tą stronę szło, dostaje pewnego utulenia, ukojenia, które bardzo długo czekał. I to jest ten sposób w jakiś tam, i to właśnie w tym zakresie jest to film też taki ku pokrzepieniu serc, który daje swego rodzaju nadzieję, chociaż nadzieję, która pewnie nie jest udziałem każdego z nas. Tak, no tak myślałem, Maćku, teraz jak mówiłeś a propos, oczywiście, no bo tutaj nasz bohater jest gejem, który w latach 80. no było mu trudniej. Zresztą też mówię, bo między partnerami jest ponad 20 lat różnicy i rzeczywiście to też jest tą osią, jak bycie tak gejem dzisiaj, a 20 parę lat temu było zupełnie innym doświadczeniem. I o tym, co jest męskie, a tym, co jest niemęskie. I żeby chłopcy zachowali się jak chłopcy, jak dziewczynki. Pomyślałem tak o tym, że
Wiesz, dlaczego ten film też jest dobry? Bo to jest jednak uniwersalne, że każdy, nawet właśnie mówię, kto, heteronormatywni chłopcy, którzy są troszkę bardziej nieśmiali, spokojni, zamknięci w sobie, też muszą być męscy po prostu. I też mówią, nie płacz jak baba, nie bądź babą. Wiesz, nie. I to nie jest, oczywiście to najbardziej dotyka jakby osób nie heteronormatywnych, ale też dotyka wszystkich po prostu, którzy nie wpisują się w ten wzór, w ten symbol po prostu mężczyzny, jak ma być odbierany. Silnego, bez emocji, twardego, odważnego, nie okazującego emocji przede wszystkim. Co dla dziecka może być bardzo szkodliwe. I rzeczywiście ten film o tym trochę mówi. Tak jak Maciek powiedział, tak, to jest film. Tam jest taka piękna scena, kiedy bohaterowie leżą w łóżku właśnie i Harry, czyli ten młodszy właśnie Adam opowiada o tym, jak zmarli jego rodzice. I Harry mówi, że mu przykro, a nasz bohater stara się to odbić w taki sposób, jak wszystko mówi, nie, to nie twoja wina, to było dawno temu. I on mówi, to nie ma żadnego znaczenia. I to jest klucz tego filmu, który się ja dopiero zrozumiałem po, bo to się dzieje na początku filmu, dopiero później. Właśnie, i to też pokazuje, jak reżyser cudownie gra właśnie wspomnieniami. I zresztą, no to i tymi, że one, krótko mówiąc, nasi rodzice i nasza przeszłość i nasze emocje związane z tym są z nami cały czas, do końca naszego życia i cały czas wpływają na to po prostu. Nasze poprzednie życie, nasza przeszłość towarzyszy nam w każdej chwili, w każdym działaniu naszego życia. Oczywiście nie jest decydujące, ale na każdej chwili nam towarzyszy. I to, że dokładnie ci rodzice są z nim cały czas i to, że on nie może z nimi porozmawiać, ich przytulić, a tym bardziej nie miał możliwości powiedzenia, no to jest akurat wyjątkowa emocja dla osób heteronormatywnych. I rzeczywiście to było dla mnie bardzo wzruszające, że on nie mógł im powiedzieć po prostu, kim jest tak naprawdę i kim się stał, bo oczywiście wszyscy chcielibyśmy powiedzieć naszym zmarłym dziadkom, rodzicom, co u nas w życiu się zmieniło, do czego w życiu doszliśmy, no, ale w jego przypadku on no, mówi, kim jest i nie miał możliwości powiedzenia swoim rodzicom, kim tak naprawdę jest. No i to jest, no i to chwyta za serce. I tak jak Maciek powiedział, siłą tego filmu jest, oczywiście to też, nie wiem, czy to dobrze, ale ja tak to odbieram, bo to też może być nie tyle krzywdzące, co właśnie uniwersalność tych emocji no bo wszyscy mamy rodziców, nie mieliśmy, no i może nie wszyscy, oczywiście cofam, bo to też niektórzy nie mieli tego szczęścia, ale jakby emocje związane z rodzicami czy brakiem rodziców towarzyszą każdemu z nas i wszyscy musimy jakoś się z tym uporać, więc uniwersalność tych emocji no po prostu czasem chwyta za gardło i też mówię o tym, jak też bardzo mi się to podobało, bo to jest kolejny film, który trochę nam mówi, że młodość, dzieciństwo, bycie dzieckiem, to jest cholernie ciężkie doświadczenie nawet. Jeśli mamy nawet zdrowe dzieciństwo w dobrych warunkach, ciągłe poczucie strachu, martwienia się. To, co ta matka mówi właśnie, Claire Foy w roli matki, to jest cudowne, którego kocha, ale cały czas się martwi, jak to te matki właśnie, cały czas się martwią o te swoje dzieci. I ona właśnie mówi, że ty jako dziecko cały czas się martwiłeś, czy świat wybuchnie, czy my wrócimy, co będzie z jutrem. Dzieci tak samo, dzieci przechodzą taki sam stres jak dorośli. Dzieciństwo naprawdę jest ciężkim doświadczeniem. I wszystkie te emocje, które doświadczamy jako dorośli, doświadczamy też jako dzieci, a czasem nawet mocniej, bo nie mamy odporności. Jesteśmy jeszcze, mówię, jesteśmy dziećmi, szukamy opieki wśród naszych rodziców przede wszystkim. No i to jest tak ważne, tego rodzicielstwo jest tak ważne. Ten film, mówię, jest pięknie pokazuje to, jak ważne jest posiadanie rodziców świadome rodzicielstwo, jak jest potrzebne, bo tak Maciek powiedziałeś, no nie znamy dnia ani godziny, kiedy możemy zostać sami na tym świecie trochę. To prawda. To prawda. Mnie najbardziej ujęły te momenty, w których główny bohater opuszcza gardę. Gdy przestaje za fasadą niezruszonego niczym człowieka ukrywać swoje emocje i kiedy chociaż rozmawia z rodzicami albo w rozmowach z Harrym, ta garda zostaje opuszczona i on pozwala sobie na emocje, na wzruszenie, na gniew, na krzyk, na to, co tak długo bardzo ukrywał i na to, co tak naprawdę stanowi o człowieczeństwie każdego z nas. Możemy się bawić w udawanie kogoś, kim nie jesteśmy, albo udawaniem kogoś,
kim chcemy być, ale tak naprawdę prędzej czy później to, kim naprawdę jesteśmy, to jakie emocje po prostu wyjdzie. Ja być może mam trochę zastrzeżenie w tym filmie do tego, że o tych bohaterach nic nie wiemy za bardzo. To znaczy, oni niespecjalnie mają cechy, ale biorąc pod uwagę to, jaki ten film jest i tak naprawdę o tą równoległą historię romansu, miłości dwóch mężczyzn, to nie dziwię się, że trochę ci bohaterowie są przezroczyści, bo de facto nie o cechy w tym filmie chodzi, a o emocje właśnie. To, co dla mnie było fajne, to było to, że ten film jest, jego ścieżka dźwiękowa, tutaj znowu wrócę do ścieżki, bo ponownie poruszę temat ścieżki dźwiękowej, no bo jednak muzyka w filmach Andrew Haya też jest ważna, tak samo jak w filmach Sofii Coppoli. To jest tak naprawdę ścieżka dźwiękowa gejozy, brzydko mówiąc, w latach 80. w Wielkiej Brytanii. Mamy trzy podstawowe zespoły, które wyznaczały w jakiś sposób kulturę gejowską w Wielkiej Brytanii w latach 80., czyli Frankie Ghost of Hollywood, ich piękna piosenka Power of Love, która w prostych słowach mówi o tym, czym jest miłość, że miłość jest energią, jest nadzieją i tym, co powoduje, że chce się nam. Jest jakby motywem całego tego filmu. Pojawia się wzmianka o zespole Erasure, który w Wielkiej Brytanii w latach 80. przeżywał bardzo, bardzo mocną falę popularności, a także Pet Shop Boys i Always on My Mind, czyli uwaga, cover Elvisa Presleya, który też w jakiś sposób bardzo często w tym filmie powraca. I to jest taka dbałość o detale, które ja bardzo u Andrew Haya lubię. On w swoich filmach bardzo mocno nawiązuje do popkultury, bieżącej czasom, które portretuje, i takie oko do detali jest u niego fantastyczne. I to jest też w jakiś sposób trochę film zagadka, bo jego koniec jest, choć uważny widz domyśli się, jak ten film się skończy, to jego koniec jest naprawdę poruszający, wyciskający łzy i też w jakiś sposób, jak to powiedzieć, uspokajający może? Tak? Zupełnie inny odbiór tej końcówki, ale to... Znaczy ona jest trudna, dlatego że okazuje się, że... Czy nie chciałbym za bardzo mówić nie mówmy o tym, bo to daje jeszcze kolejnej przestrzeni temu filmowi, kolejnej warstwie. Ale zgadzam się z tobą, że ona też jest niepokojąca, to też się zgadzam. Bo to może być dowód, mi to obudziło głowę takie myślenie, ilu ludzi mogłem w życiu nie pomóc. Tak, no to znaczy ten film, on jest, znaczy drodzy Państwo, to jest film szkatułkowy, który tak naprawdę może mieć wiele interpretacji i jedną z nich jest troszkę interpretacja, tak jak interpretacja w Prusta w Poszukiwaniu Straconego Czasu, które tak naprawdę fabuła siedmiotomowa, czyli tam 3000 stron, dzieje się w jednej minucie wspomnień głównego bohatera. Tak. I to wspomnienie Magdalenek to jest te 3000 stron. Krótko mówiąc, te Magdalenki powodują, że tyle się obudziło u Prusta. I u Haya może być troszkę podobnie, że to tak naprawdę nie wiemy, czy to jest historia, czy to jest wspomnienie, czy to jest jakaś wizja, czy emocja. No to jest film szkatułkowy, to jest film zagadka jednak. Można oczywiście do niego podchodzić bardziej chronologicznie, bardziej realistycznie, ale można też zupełnie inaczej. Jeszcze wrócę do tego, co Maciek powiedział. To, co jest niesamowicie ważne w tym filmie, to ta uniwersalność emocji. Ja osobiście taki lubię, oczywiście wiem, że to... Tak jak a propos filmy dotyczące właśnie społeczności gejowskiej, dla mnie jest ważne, żeby te emocje były w miarę uniwersalne. Oczywiście nie będą całkowicie, ale ja też muszę wiedzieć, o czym autorowie rozmawiałem, co czują. No i tutaj czułem do szpiku kości po prostu. I to, co mi się podobało, też dla Maciek pewno ty potwierdzić, że możemy troszkę jeszcze przedłużyć 5 minut, bo mi się wydaje, że to jest ważne, byśmy powiedzieli. To, co powiedziałeś o tej gardzie, bo to jest ta różnica między bohaterami, że on, będąc gejem z lat 80., musi mieć tą gardę, bo on ma dwie twarze. Twarze geja, tak, i hejteryka. A Harry, będąc już urodzony właśnie w latach 2000 w Anglii, może być kim chce. I to pytanie, czy twoi rodzice wiedzą, że jesteś gejem, dla niego jest oczywistością, że tak jakby mieli nie wiedzieć. Tak. A dla niego w latach 80., no oczywiście, że było czymś poważnym. I
i nawet jakby jego rodzice nie zginęli, to pytanie też dalej byłoby otwarte możliwe, że może jego rodzice by się nie dowiedzieli tak naprawdę, że on zdobył się na tą odwagę, tak. Bo oni nie żyli, a kiedy by żyli, może było jego życie, potoczyłoby się relacje z nim zupełnie inaczej. No i to jest temat, który przeżywamy do dzisiaj i to no wszyscy, i to jest tak uniwersalne właśnie, jak rozmawiamy z rodzicami, czy rozmawiamy i na ile się otworzyłem przed swoimi rodzicami, co nie jest oczywiste i że to mnie mocno chwyciło za serce i to, co też piękne było a propos rodzicielstwa, sam rodzicem nie jestem, ale to, co mądrze było powiedziane, że nawet jeśli, bo jego, krótko mówiąc, nasz bohater przez rodziców w jakimś momencie został zraniony po prostu, przez jakiś niedosyt emocji, poprzez różne zachowania, natomiast żadne z tych działań nie było świadome i nie mieli zamiaru, rodzice nie mieli zamiaru krzywdy wobec tego swojego głównego bohatera, bo go bardzo kochali, tylko po prostu życie tak się układa, że, tak. Że dzieci inaczej przechodzą. Ja pamiętam, teraz mi się takie wspomnienie miałem, które bardzo mi się przebiło oglądając ten film, że ja jako, nie wiem, 5-, 6-, 7-latek, kiedy rodzice gdzieś jechali do znajomych na imprezę czy gdziekolwiek, mówili, że wrócą tam przypuśćmy o 15:00, ja już godzinę o 16:00 jako dzieciak stałem przy bramie i czekałem, aż wrócą i bałem się, że coś mi się wydarzy. I tak jak główny bohater, tak. Wiesz, 5-latek, 6-latek, wkładałem sobie do głowy scenariusze, że może mieli wypadek. Boże, jak mieli wypadek, to co będzie? Co będzie z moim życiem? Co się stanie? Wiesz, i to są wypadki 6-latka, my o tym nie mówimy i dzieci mają takie emocje. Tak, to prawda. To prawda. To się zupełnie zgadzam. Dla mnie w tym wybitny, naprawdę. Jeśli on nie będzie w mojej pierwszej piątce, to ja nie wiem. To ja nie wiem, co ja robię w tej audycji po prostu. Powiem wprost. Zobaczymy. Ale tak, on będzie wysoko na pewno u mnie też. To na pewno też. Powiedzmy też na koniec, ale to jest fakt oczywisty, że cała czwórka w tym filmie, czyli Adam Scott, Paul Mescal, Claire Foy i Jamie Bell grają fantastycznie, z czułością, skromnością i jednocześnie bardzo, bardzo, bardzo w mocnych emocjach i są super, są po prostu super i tu w ogóle nie trzeba się większego komentarza. Jedyny zarzut, tak, Andrew Scott, bo Adam jest jego bohater, też mi się to też się pomyliło. A, Andrew Scott, przepraszam, tak, Andrew Scott. Tak, tylko powiem tak, Andrew Scott jest jednym z moich ulubionych brytyjskich aktorów i teraz, drodzy Państwo, jeśli lubicie teatr, jest nowa adaptacja Wujaszka Wani z Andrew Scottem w roli głównej. Można złapać w niektórych kinach. Jest bodaj w sieci Multikino i w sieci Helios National Theatre Live. To jest, jakby pokazy co kilka miesięcy jakby z West Endu są pokazywane w kinach Teatru Brytyjskiego na deski teatru, na ekranie. Kina są pokazywane. Będzie Wania z Andrew Scottem. Podobny jest świetny. Ja się nie mogę doczekać. Także jeśli lubicie tego aktora, to wyczekujcie, wypatrujcie i próbujcie znaleźć ten pokaz. Doskonale. All of Us Strangers, czyli Dobrzy Nieznajomi. Pani Ewa Wisz, odmów się, oczywiście. No dla mnie Andrew Scott to przede wszystkim rola Moriarty'ego w serialu po prostu. To, jak na to patrzę, to jest chyba top 3 rola złoczyńców w historii kina. Moriarty z tego serialu. Okej. Okay. I on tam też jest właśnie takim cudownym połączeniem. No ale dobrze, już zostawmy to, bo będziemy o grze aktorskiej tej czwórki mogliśmy się rozpisywać, bo też Paul Mescal, to co robi na ekranie, to no to chłopak się mówi, w ciągu 2-3 lat to co się dorobił, to się już dorobi, ale to dopiero początek. Dokładnie, on się dopiero rozpędza, mam wrażenie. Mhm. I tak o. Także absolutnie polecamy Państwu ten film. Dostępny jest w kinach. Oba zresztą filmy, o których mówimy, miały premierę w piątek. Tak, drodzy Państwo, nieznajomi, bliscy nieznajomi polecamy serdecznie. Priscille raczej nie, ale jeśli nie obcięli, to też mi się wydaje. Tam kilka smaczków znajdziecie, tak pomyślałem, bo tam jest kilka rzeczy tych fajnych wątków, których zabrakło u Butlera, w filmie Butlera o Elvisie. I to jest takie bardziej dopełnienie, życie bardziej realistyczne tej postaci, tam było bardziej bajkowe. Więc może ten film w duecie takim będzie ciekawym, takim... Być może. Tam, Elvisowym. Być może. Ja na koniec zaproszę Państwa na swoje social media, na przykład na facebook.com/sotkogorzkie, tam o muzyce, kinie,
filmach i serialach, książkach także dużo. Ostatnio ten fanpage jest taki pretekstowy, bym powiedział, bo niestety wciąż trochę się moszczę w nowym miejscu, ale obiecuję, że w tym tygodniu już ruszę z kopyta i będzie więcej tekstów wartościowych. Będzie mi bardzo miło, jeżeli Państwo dołączycie do grona tych, którzy lubią i obserwują ten fanpage, a także uczestniczą w jego życiu. O, i tak o. A tymczasem co? Dziękujemy za dzisiaj. Myślę, że Piotrze, za tydzień spróbujemy, znaczy na pewno mówimy Braci ze Stali, bo to powiem, jest fenomenalny film. I ja bym spróbował, jeżeli uda mi się wydębić od dystrybutora link, to ja bym spróbował z remake'iem samych swoich. Co ty na to? Słuchaj, no ja się boję tego filmu, ale słuchaj, no jakby jesteśmy też tutaj odważni, chwytamy jakby tutaj zaraz, ja zaraz spojrzę tu w swoje notatki, czy co my tutaj jeszcze mamy, ale chyba właśnie tutaj jest dziura chyba poza Braćmi tak, ze Stali. Tak. Tak jest, więc mi się wydaje, że tak, no spróbujmy, no to jest coś, co... Drodzy Państwo, jeśli nam się nie spodoba, to czeka nas pół godziny wspominania i opowiadania o oryginale, czemu jest fajny i jakie macie z nim wspomnienia, więc może tak zróbmy po prostu. Ale tak, spróbujmy, zobaczymy, także będzie na pewno Bracia ze Stali i spróbujemy rzeczywiście tych samych swoich, ale to będziemy Państwa informować. A Maciej, nasz realizator, zwrócił uwagę, że to nie remake, a prequel samych swoich. Tak, w ogóle. To jest prequel, oczywiście, tak. A ten film to jest remake. No dobra, to moja wina, tak bardzo mało wiem o tym filmie, jestem bardzo ciekawy. Jeżeli uda mi się od producenta, od dystrybutora polskiego uzyskać link do tego filmu, do bazy danych tego dystrybutora, to o nim pogadamy, no jak nie, no to pewnie nie, no bo nie będziemy mówić o... Piotr nie będzie przez pół godziny jechać sam po filmie, albo cieszyć się z niego, bo też taką możliwość trzeba wziąć pod uwagę. Może będziemy pozytywnie zaskoczeni, zobaczymy. Dokładnie. Ale tak, będziemy informować. A w tym tygodniu już dziś Państwu dziękujemy za ten wspólny wieczór. Dzięki wielkie. Maciek Kalwas był naszym realizatorem. Maćku, dziękujemy za wspaniałe towarzystwo. Piotr Kluczewski w Warszawie, Maciej Tomaszewski w Barcelonie. Zapraszam na kolejne miejsca inwigilowane. Już to 20 za tydzień, a tymczasem spokojnej nocy i spokojnego tygodnia. Buenas noches. Dokładnie, buenas noches.